Tegoroczne regionale to siódma odsłona tego wydarzenia. Na scenie Domu Kultury imienia Zdzisława Krudzielskiego w Szczakowie w środę 13 listopada zaprezentowały się wszystkie jaworzyńskie zespoły śpiewacze. Gościem wydarzenia był zespół Górzanie z regionu pszczyńskiego. Pojechaliśmy na to muzykowanie z nadzieją, że usłyszymy zespoły w czymś zupełnie nowym. Nie rozczarowaliśmy się, odgrzewanych kotletów nie było. Są teksty własne, wygrzebane, że tak powiem, wyszukane. Jest też tekst napisany przez naszego kolegę, który był kiedyś, należał do naszego zespołu. I on napisał słowa do melodii Mołdawianka. Zespół Dąbrowianki zaprezentował coś na kształt ludowych coverów. Wszystko wykonane przez zespół po raz pierwszy. Takie ludowe covery zaprezentowały Dąbrowianki we własnych aranżacjach. Troszeczkę brzmiały więc inaczej. My faktycznie mamy premiery. Jako, że w naszym zespole od września pojawiły się nowe dzieci, to troszeczkę zobowiązywało do nowych piosenek. Dzisiaj przedstawimy młodzież, która będzie śpiewała Jak to się chowało u mamusi, a więc Zasiałam se ogródeczek, gdzie będą wtórowały nasze najmłodsze dzieci, a potem zaśpiewamy jeszcze z wielkim przytupem, aby zatańczyć. I to będzie nasza końcóweczka. Wszystkie trzy ostatnie piosenki to absolutnie premiery. Wykonujemy je po raz pierwszy. Wśród gości zespół Górzanie z Góry z powiatu pszczyńskiego. Poprzyglądaliśmy się między oryginalnym strojom śląskim. To jest jakla, to jest chustka, w której zawsze chodzono. To jest taka oryginalna. To jest kiecka, też oryginalna. No i to jest zapaska. To jest też oryginalna, też stara, też po mojej cioci. A co na głowie mamy? A na głowę mamy tak, to są czepce, jak się to nazywa. No tak dawniej podobno chodziły nasze babcie, które się ubierały na jakieś tam występy. Jeśli chodzi o mężczyzn, no to może on dał buty wysokie, spodnie czarne, koszula biała i tak zwana westa po śląsku, czyli kamizelka, kapelusz, no i to w zasadzie wszystko. W tekstach pieśni wiele treści patriotycznych, jak choćby ta Nikt mnie nie przekona, że gdzieś na świecie jest piękniejszy kraj. Mała Alicja z zespołu Dąbrowianki, zapytana przez nas, za co lubi takie śpiewanie, odparła z przekonaniem, że to jest w jej stylu.